Mianowicie, tak jak wspomniałem na wstępie, praktycznie można założyć, że w 100% podejmiemy uchwałę taką, jaka obowiązuje dzisiaj. Tylko, że ta dzisiejsza, 1 lutego, zgodnie z ustawą, którą dopiero opublikowano w sobotę tydzień temu, przestanie ta uchwała obowiązywać. Nie dano żadnemu samorządowi w Polsce okresu vacatio legis, jak w przypadku innych punktów, które ta ustawa przeze mnie wspomniana zmieniła. Tam dano okres 18 miesięcy. W przypadku tego punktu zapomniano po prostu. I na gwałt Ministerstwa RIO od wczoraj do wszystkich samorządów szlą faksy, szlą maile, tak? Uważajcie, bo jeżeli uchwalicie w trybie ekspresowym, to po prostu nie będziecie mieli stawek. Powiem tak, dla mieszkańca, dla każdego, który złożył, to praktycznie nie zmienia nic. Zmienia się treść uchwały w następujący sposób i to też wynika z samej ustawy. Mianowicie, Państwo zwrócą uwagę, w paragrafie drugim, w punkcie drugim, w paragrafie drugim, punkcie pierwszym, ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami, o której mowa w paragrafie pierwszym, w wysokości 16 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego i 31 zł miesięcznie gospodarstwa domowego wieloosobowego. W przypadku poprzedniej uchwały mieliśmy to samo, ale odwrotnie zapisane, bo mieli... 15, czy jeszcze raz będziemy głosować na tą szansę? Do czerwca, tak? Też nie. W przypadku, gdyby się okazało, że otworzymy oferty w maju na odbyt tych nieczystości stałych z naszych gospodarstw domowych i te oferty będą niższe albo wyższe, to w zależności od tego, co nam w kalkulacjach wyjdzie, będziemy zmieniać stawki. Albo na niższe, albo na wyższe, tak, aby system się samobilansował. Że od 1 lutego nie obowiązywałyby żadne stawki. Jak ona się do paragrafu 5? Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Czyli my podejmujemy dzisiaj uchwałę, wątpię, żeby do 1 lutego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłoszono tą uchwałę. Powstaje pewien taka luka. Czy nie będzie również ekspresowego publikacyjnego? Trudno powiedzieć. Pewnie też te uchwały wszystkie będą szły prawidłowo. I powiem tak, ponieważ nie da się tego zapisać, ale stosować będziemy, bo to są stawki miesięczne tak naprawdę. Czyli będziemy w praktyce stosowali od 1 lutego. Nie wykluczam, że ten błąd ustawodawcy może spowodować perturbację, że ktoś będzie próbował kwestionować od 1 lutego. Może tak stawić. Mogę sobie wyobrazić potencjalne takie procesy, że będą występowali ludzie, że nie było do końca podstawy, bo nie weszło w tym momencie, ale sądy prawdopodobnie, oczywiście ja nie przesądzam, bo to jest niezawinienie sądu, ale świadczenie było spełniane. Czyli świadczenie nie było nienależne, bo były odbierane. I choćby z tego powodu jest duże prawdopodobieństwo, że wszelkie tego typu roszczenia będą oddalone. Tylko wała Pana odpowiedź, że ta uchwała będzie obowiązywała do końca roku. My mieliśmy nadzieję, że ta uchwała będzie obowiązywała do czasu wygaśnięcia obowiązujących stawek. To znaczy chcielibyśmy obligatoryjnie już przystąpić, z chwilą poznania chociażby rozstrzygnięć przetargowych, do dyskusji na temat właśnie nowych stawek. W świecie, w jakich miesiącach dokładnie? Ile mamy czasu ewentualnie na podjęcie do tych uchwał, żeby weszło w życie przed 1 lipca tego roku? A drugie moje pytanie, czy moglibyśmy liczyć na takie spotkanie na komisję jakąś nadzwyczajną, na której służby Pana Prezydenta powiedziałyby, jakie są różnice pomiędzy tamtą uchwałą, która obowiązuje już od prawie 2 lat, a uchwałą, która... czy ze specyfikacją szeregową, przepraszam, a specyfikacją, która wydarzyła w życie. No bo rozumiem, że też Państwo się nauczyliście wielu rzeczy, tak, przez te półtora roku obowiązywania tych zasad, więc w jaki sposób są one zmienione po to, żeby te opłaty, którymi obciążamy mieszkańców, były jakieś? Będzie ogłoszone, oczywiście będziemy po wyłonieniu tych ofert, po zebraniu, organizować z Państwem spotkania, oddzielne spotkania, czy połączone komisje wspólne, gdzie będziemy też ekspertów zapraszać, przewoźników i naszymi danymi operować, aby Państwu powiedzieć, tym bardziej, jak wspomniałem na początku sesji, ustawa na nas wymusza zmiany również innych uchwał, które mamy, choćby w zakresie deklaracji. Pan Przewodniczący na Komisjach Wspólnych
zadał pytanie o zaoglądanie choćby stawek. Na to nam akurat ustawodawca dał w deklaracji 18 miesięcy na zmianę, więc wiemy, że już wzór deklaracji musimy zmienić, jeżeli chodzi o odbyt tych odpadów. Wiemy, że to gdzieś na menu mamy wpisane i te rzeczy musimy zmienić, więc będziemy to w trakcie roku na bieżąco zmieniać. Przy każdej tego typu okazji będzie oczywiście spotkanie z Państwem Rady. Więc stąd moje pytanie właśnie, jakie będą różnice pomiędzy tymi specyfikacjami, która była 2 lata temu i jaka będzie teraz zaproponowana postanowienie przetargowe. Specyfikacja jest na ukończeniu stworzona. Musimy w tej specyfikacji uwzględnić zmiany, które wchodzą w życie z 1 roku bieżącego roku. Oczywiście doświadczenia nie tylko naszego miasta, ale całej Polski. Na bieżąco jesteśmy w kontakcie czy to z przewoźnikami, ale też czytamy lekturę fachową w tym zakresie, czy to przegląd komunalny, czy to serwis Ministerstwa Ochrony Środowiska. Pana radnego Czepka, czy nam też zależy na jakiejś analizie funkcjonowania tej ustawy, która weszła w życie od 1 lipca 2013 i jednocześnie jakichś wniosków, które na pewno Państwo mają, jakieś takie analizie pisemne i wniosków pisemnych, które przed takimi spotkaniami dobrze by było, żeby Państwo nam dostarczyli. Z ilości zbierania poszczególnych surowców wtórnych, ilości na poszczególne kategorie podzielonych na kilogramy, jak i też na tą tabelę powiedzmy finansową, ile żeśmy z tych opłat od mieszkańców uzyskali środków, ile wydatkowaliśmy. W tej chwili te obliczenia trwają i te dane Państwo wszystkie otrzymacie. To, co mogę powiedzieć, no, te zmiany, które weszły oprócz tego choćby zaokrąglenia, jeszcze za Pan Przewodniczący na komisjach wspólnych, na przykład no, trzeba dopisać w terminach, jest taka i częstotliwość, jak i trybu uiszczenia opłaty, słowo, zgodnie z nową ustawą, że opłata jest z dołu. Myśmy mówili, że ona jest tam do jakiegoś terminu, a teraz trzeba dopisać jeszcze w cudzysłowie z dołu po prostu, tak? Czyli jakby po danym miesiącu i to po prostu ustawodawca na nas wymusza, więc te zmiany w zakresie uchwał jeszcze trochę będzie, natomiast ta była najpilniejsza i żeśmy musieli ją Państwu dzisiaj przedłożyć. Wielka inwestycja segregacji odpadów w ciągu tego roku minionego i dlatego, że zaistniały inne warunki, muszą być również inne warunki specyfikacji odbiorza. Także myślę, że jest to poważny problem, który trzeba jakby przeanalizować i wyciągnąć z tego wniosku. Jak Pan Przewodniczący zauważył, nowelizacja tej ustawy z 17 stycznia 2015 roku między innymi nakłada na gminę obowiązek w okresie tych 18 miesięcy podjęcia uchwały o sposobie i zakresie świadczeń usług w zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości, tryb, sposób zgłaszania niewłaściwego świadczenia usług oraz odbierającego odpadów i PSZOK. Takie zmiany weszły, że w tej chwili będzie można ze środków z tych odpadów będzie można je wydatkować przede wszystkim na edukację ekologiczną. Wcześniej mogliśmy tylko na kampanię informacyjną, a nie na edukację, czyli nie mogliśmy uczyć dzieci, w jaki sposób segregować, tylko mogliśmy ich informować, tak? Zostało dopisane słowo edukacja i to, co zostało zmienione, możemy w tej chwili środki pozyskane z opłaty za odbyt tych odpadów wydatkować na likwidację dzikich wysypisk. Tego nie mogliśmy robić bezpośrednio, przekładać z szuflady A do B. Teraz będziemy to mogli robić, nowelizacja nam na to pozwala.